Silent Hunter 5 Bitwa o Atlantyk to piąta już odsłona jednej z najbardziej utytułowanych serii w historii morskich gier symulacyjnych. Po wpadce z mało klimatycznymi bojami w kampanii amerykańsko-japońskiej, tym razem przyjdzie nam powrócić na zdecydowanie chłodniejsze, ale i o wiele bardziej miodne akweny europejskie. Akcję gry osadzono w początkowych dniach II wojny światowej. Wcielamy się w rolę pierwszego oficera jednego z ubotów. Po zatopieniu kilku polskich frachtowców, Skoi pierwszego będzie nadane wskoczyć do kajuty kapitana i zacząć tym samym pełną spektakularnych sukcesów karierę w Kriegsmarine. Niestety, jej powodzenie zależeć będzie nie tylko od naszych umiejętności, ale przede wszystkim od tego, w jakim stopniu poradzimy sobie z fatalnym stanem technicznym gry oraz sporymi zmianami w interfejsie i modelu rozgrywki. O ile do nowego modelu gry i interfejsu z czasem zapewne się przyzwyczajimy, o tyle problemy techniczne mogą okazać się w pewnych sytuacjach nie do przejścia. W chwili przebazowania na półki sklepowe Silent Hunter 5 był tytułem niemalże niegrywalnym. Po wydaniu iluś lat sytuacja uległa znacznej poprawie, ale wciąż daleko jej do ideału. Gdy przełkniemy jakość niedowidzącą SI, sytuacje, w których dane nam będzie chodzić po pokładzie znajdującej się w zanurzeniu łodzi, czy też momenty wymagające od nas zmierzenia się z zamrożoną w miejscu torpedą, okiełznać będziemy musieli zupełnie nowy interfejs i koncept rozgrywki. By żyło się lepiej, twórcy Cichego Łowcy zdecydowali się wyposażyć piątą odsłonę w pełni sterowalną postać wirtualnego kapitana. W odróżnieniu od poprzednich części, teraz możemy spacerować po całym okręcie, wydawać polecenia poprzez rozmowę z podlegającymi nam marynarzami, a nawet dbać o ich morale, prowadząc rozmowy prywatne. Zastosowanie tego typu rozwiązania pociągnęło za sobą duże ograniczenia w zakresie wydawania rozkazów poprzez skróty klawiszowe oraz funkcjonalne ikony. Autorzy postanowili wiele z nich przenieść do formy kontekstowej, co niestety okazało się bardzo umiarkowanym pomysłem. Na szczęście większość rozkazów nadal może zostać wydana w sposób inny niż bieganie po całej łodzi w poszukiwaniach odpowiedniego podwodniaka. Niestety nawet bez tych poszukiwań wydawanie podstawowych komend stało się dużo mniej przyjazne niż miało to miejsce w częściach poprzednich. Do największych problemów zaliczyć można zarządzanie kursem oraz sekcją torpedową. W poprzednich częściach rozkaz zmiany kursu mógł zostać wydany z poziomu skrótu klawiszowego. Tym razem musimy posiłkować się wyznaczeniem punktów kontrolnych na zawsze widocznej mapce taktycznej. W pierwszej fazie gry i każdorazowe wyznaczanie pospolitych wine pointów przysparza wiele problemów. Z czasem można do tego przywyknąć, ale nie zmienia to faktu, że jest to rozwiązanie o niebo gorsze od tych, które występowały w poprzednikach. Sporo kontrowersji budzi też sfera torpedowa. Przede wszystkim ze względu na ścieżki biegu torped oraz znaczniki ułatwiające precyzyjne wycelowanie we wrogi okręt. Mimo tych wszystkich ułatwień, trafienie we wroga nie jest jednak wcale dużo łatwiejsze niż do tej pory. Trudno jest więc zakwalifikować taką wadę. Niestety, mimo swojego wyważenia, narzędzia te deprecjonują znaczenie TDC, co jest już sporym niedopatrzeniem, szczególnie dla osób, które chcą grać na możliwie najbardziej realistycznych ustawieniach. Do tej pory TDC wzorowany był na autentycznych machinach kalkulacyjnych, co było ogromną zaletą dla wielu fanów Silent Huntera. Edycji oznaczonej cyferką 5 Ubisoft zdecydował się zastąpić tę sprawdzoną i uwielbianą przez wielu graczy formę konceptem kontekstowym, jako że wymaga on od gracza ogromnej liczby kliknięć, poświęcenia sporej ilości czasu na ręczną korektę kursu oraz prędkości celu, a także uniemożliwia wybór kursu co jeden stopień, korzysta się z niego o wiele gorzej niż z głównego systemu zarządzającego namiarami. Sporo powodów do narzekań będą też mieli wielbiciele merytorycznej poprawności. Silent Hunter 5 nie jest w tej sferze niestety wolny od bardzo poważnych wpadek. Niekwestionowanym hitem jest to obecność floty brytyjskiej u wybrzeża atakowanej Polski, która chroni porty przed, no właśnie, chyba graczem, bo innej odpowiedzi udzielić nie sposób. Na szczęście Silent Hunter 5 pochwalić może się nie tylko słabymi punktami i niedoróbkami, ale i elementami, które wyszły w 150%. Mowa tu o fenomenalnej oprawie graficznej i ciekawej kampanii. O tym, jak nowy Silent wygląda, mówić chyba nie trzeba. Opowiedzieć warto jednak o kampanii. Zbudowano ją w oparciu o etapy i częściowo dynamiczne skrypty. W obrębie poszczególnych etapów, które odzwierciedlają zgodne z realiami historycznymi fazy wojny, gracz może bądź wykonywać różnego rodzaju misje, bądź też pływać na niezobowiązujące patrole. Każda z misji dysponuje indywidualnym limitem czasowym, który wymusza na graczu jej realizację lub też brak realizacji przed upływem określonej fazy wojny. Warto tu nadmienić, iż skuteczność wykonania poszczególnych zadań ma wpływ na kształt kolejnych faz wirtualnej wersji II wojny światowej. Po raz pierwszy w historii nasze działania mają więc jakikolwiek wpływ na kształt rozgrywki.
Mieno dodaje tu fakt, iż w czasie wykonywania misji lub zadań patrolowych realizowane są także różnego typu niezależne operacje wojskowe, które nie mają żadnego związku z naszymi rozkazami, a w których możemy wziąć udział lub też po prostu się w nie wmieszać. Kupić czy posłać na dno celną torpedą. Gdyby nie fenomenalna oprawa audiowizualna oraz częściowo dynamiczna i zapewniająca ogromną swobodę działania kampania, Silent Hunter 5 byłby grą, o której wszyscy fani serii chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Na szczęście panom z Ubisoftu nie udało się zatopić tego zacnego tytułu nawet setkami morskich wielbłądów. Zapewne za kilka tygodni tytuł ten wolny będzie od większości technicznych problemów, a z pomocą aktywnej społeczności być może przekształci się w najbardziej udaną z części. Na ten moment jest jednak jedynie bardzo miodnym symulatorem, który straszy surowym stanem technicznym oraz zbyt niskim poziomem optymalizacji. Rohr 2, bereit.